Kula daje kula. Cześć, jestem Cydia, to kolejny odcinek, zagrajmy w Rock of Ages, dzisiaj Wiena, więc zobaczmy, co w tej Wienie będzie się działo. Wiennie. To z rybami było dobre na koniec. I tak, zaczynamy. Okej, to już jest troszkę zakrętów, tu zaczynamy. Ale tu ładnie można skracać, co akurat jest dość trudne. Tak więc postawmy sobie... Aha, doszły nam spychaczki i to takie spychaczki już nie katapultowe, tylko takie po prostu faktyczne spychaczki, które wieją wiatrem. Więc ustawmy to w ten sposób. Może to troszeczkę go chociaż spowolni. Okej. I kula już nasza dochodzi, więc... Więc jeszcze postawimy, nie wiem, co mogę postawić. W sumie nie mam pomysłu, co więc... To? Tutaj? Nie wiem, co to da. Na tej planszy ciężko jest cokolwiek dobrze postawić, żeby mu to faktycznie przeszkodziło. Aha, tu jest to, doskoczysz? Okej, doskoczyłem. To było ładne. Skrócik zaliczony. I co teraz? Tu on troszkę spychaczek nastawiał. Może też tu coś ustawię? Chociaż nie, tu można spokojnie sobie bokiem przejechać. Bez problemów, fuck! Kolejnym razem trzeba troszkę zwolnić tempo. Fuck, armata i to duża. Czyli kolejny taki miniboss, o których już mówiłem kiedyś, przy okazji byczka wielkiego. Fuck, kamera. Wow, udało się. Już się bałem, że przez to, że myszką sobie niechcący ruszyłem, zepsuję wszystko, a na szczęście wyszło tak jak trzeba. I tutaj mamy skrót, czy tu doskoczę? Błagam, doskocz, nie wyszło. Szkoda. Bo mogłoby się skończyć dobrze. Ale pojedziemy drogą legalną, tak jak trzeba, tak jak normalna kula robi. Okej. Da radę tędy? Tutaj... A, nie wyszło. Jakbym tam wskoczył, to od razu miałbym szybciej... No, szybciej by to szło na pewno. Bo tutaj, jak widzicie, troszkę nam nie wychodzi. Okej, teraz tu po prostu sobie zjedziemy. I byle nam się kula nie rozwaliła. No, troszkę jest w słabym stanie. Wow, szybszy był. Okej. Nie jest dobrze, ale słabo walnął. To się liczy, że słabo walnął. I dużo nam jakoś strasznie nie zabrał. Kulka już prawie gotowa. Więc zaczynamy. I on powinien szybciej wystartować, więc... Uda mi się? Dobra, nie będę tracił czasu, dobra, troszkę straciłem z 5 sekund, ale 5 sekund może uda mi się nadgonić. Doskoczysz, fuck, jakie, co to jest? Jakieś dziwne zwierzęta. To by było hardkorowe, jakby one mnie tam wyrzuciły na górę. To bym miał naprawdę niezłego farta. Okej, teraz zwalniamy, jak już pamiętamy, co nam się stało w poprzednim razy. Poprzednim razy? What? Jak już wiemy, co się stało poprzednim razem. Doskoczysz. No teraz nam idzie znacznie lepiej. I czy teraz uda nam się zrobić to? Udało się? Uda się to? Dobra, teraz naprawdę udało nam się tak dobrze pojechać, jak rzadko. Chociaż to dość często mi wychodzi, ale dobra, nieważne. Okej, teraz naprawdę zdobyliśmy sporo czasu, mamy lepsze strzały, więc teraz tylko trafić to go naprawdę zaboli. No, albo będziemy tracić kasę nie trafiając go. Taka możliwość też istnieje. Tak, on spadnie? A, nie jest taki głupi jak my. Którędy będziesz jechał? Tędy. A, nie wyszło. Czy spychaczki zadziałają? Tak, ładnie go niszczą. Jakbym teraz trafił, to bym naprawdę mu tą kulkę zniszczył. Patrz, ja go zniszczę, zniszczyć muszę go. Teraz mam czas, mam... Wow, on tu poleciał. Gdzie on jest? Tutaj jest. Muszę go zniszczyć. Prawie. Ale
prawie nic nam nie zabrał, tak więc nie martwcie się, że tracę czas. Bo naprawdę mamy czasu dużo. Ponieważ on za jednym razem nie ma praktycznie szans chyba, żeby wziął taką kulkę jak my. To wtedy, gdyby walnął nią, no to troszkę by nam zabrał, a on tu nastawiał ładnych przeciwników dla nas. Wow, rozwaliło nam. Wow. Jak widzicie, to jest mocne. Potrafi nam rozwalić bez problemu to ulepszenia. Więc naprawdę to jest mocne. A szczególnie w późniejszych poziomach to naprawdę dotarcie z tą kulką kolczastą na metę jest wręcz niemożliwe. I teraz nam idzie dużo, dużo gorzej niż poprzednim razem. Niestety. Ale fatalnie nie jest. Nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Chociaż to akurat było złe w tym kontekście. Uda mi się tym razem jeszcze raz doskoczyć. Okej, to akurat było dobre. I tutaj. To akurat wyszło tak jak trzeba. I jesteśmy tu gdzie trzeba. I rozwalimy bramę tak jak trzeba. Dzień dobry, Plago. Do widzenia, Plago. Troszkę dłużej nam wyszło niż zwykle, 6 minut. Sporo. I w kolejnym odcinku czeka nas boss, pierwszy boss w tej grze. A bossowie są w tej grze naprawdę świetni, szczególnie... Wszyscy, tak, to było mądre zdanie. Tak więc ja tu się z wami żegnam. No i cześć.